Dzień dobry, kochani. Ostatnio vlog wam się spodobał. Ja też chętnie wrócę z formatem vlogowym. Dzisiaj zbieram się, muszę nagrywać przy oknie, bo jest tak szaro, buro i ponuro. W ogóle mogę już to ściągnąć. Już się pomalowałam, względnie ogarnęłam, bo mam dzisiaj dwa spotkania z... no takie... Jezus Maria, czasem wiecie co? Maluję się tam przy lustrze i potem wychodzę i generalnie w życiu tego tak nie widać, ale kamera bardzo podbija takie różnice właśnie, bronzery i tak dalej. Czasami właśnie ktoś pisze jakimś youtuberkom, że a, mocno pomalowałaś, masz za mocno pomalowane policzki czy coś. No niestety, kamera albo to zjada, albo jeszcze bardziej podkreśla. Przebiorę się zaraz w trochę bardziej oficjalne, takie wiecie, zawsze się śmieję, że to są takie moje, nazwijmy, normalne rzeczy. Mam też kobiece, bo sukienki i tak dalej, i formalne, na wyjścia jakieś właśnie. Mam dzisiaj dwa spotkania związane z moimi sprawami około rozwodowymi i około było małżonkowymi, więc taki dzień poświęcony niestety ogarnięciu tych tematów, no ale trzeba to niestety zrobić. I pytałam was też na Instagramie odnośnie mediacji, bo zdecydowałam się na udział w mediacjach sądowych i na kilka pytań też wam dzisiaj w tym temacie odpowiem. Dobra, zbieram się i jedziemy. Zanim się zdecydujecie na kupno czy adopcję białego psa, w ogóle zwierzęcia, to się zastanówcie. Dobra, ostatecznie zdecydowałam się na taki po prostu klasyczny sweter i myślałam, że ubiorę trochę inne spodnie, ale już niech będą te. Dobra, zaraz to poprawię. O, niech będzie bardziej tak. I ostatnio polubiłam, słuchajcie, chodzić w takich luźniejszych. Te spodnie na bank są nigdzie już niedostępne, bo ja je kupiłam. Wiecie co, one są nawet trochę na mnie za duże, ja je mocno ściskam tą, tutaj tym wiązaniem. I zdaję sobie z tego sprawę, że lepsze byłyby do tego czarne buty, ale czarne mam takie ocieplane tylko na dużym obcasie, a nie wiem, gdzie zaparkuję w centrum i czy nie będę musiała dużo biegać. Dlatego będę ubierała chyba takie, o, już wam pokażę, takie buty. No, pozdrawiam w ogóle ludzi z TikToka, którzy za każdym razem pytają, czy w końcu umyję lustro. Dzisiaj chyba przyjdzie ten dzień. Słuchajcie, akurat przyszedł mi kurier i dostarczył mi coś, co już powinnam dawno temu zrobić, nie będę ukrywać, ale to jest też fajny pomysł dla was, ewentualnie jeżeli chodzi o świąteczny prezent. Nie jedna osoba już mnie pytała, czy jakąś zniżkę na fotoksiążki, fotoalbumy mam. Owszem, mam. Zostawię wam tutaj dokładny opis. Oczywiście wszystko znajdziecie też na dole pod filmem. No i jak wiecie, ja drukuję zawsze w printu. Mam tu ja na przykład z Neapolu, z Santorini, nasze wcześniejsze wyjazdy. No i czas było zrobić fotoksiążkę z Włoch. Jejku, ale mi się dzisiaj podoba. Znaczy, no ładnie, sama to zaprojektowałam, więc jakby wiem, co chciałam, ale bardzo mi się podoba. Wybrałam właśnie tą wersję. To jest chyba z szablonu Travel, ale tam macie właśnie, z tego co pamiętam, to był świąteczny, ten 2021 robiłam na przykład z naszych świątecznych, świątecznych rzeczy. Tutaj jest w ogóle Antek, taką fotoksiążkę też robiłam kiedyś dla Antka, więc tutaj zaraz wam pokażę, jak to na przykład tu wyglądało w środku, różne jego zdjęcia. Chciałam, żeby miał potem, wiecie, kiedyś pójdzie z domu, to będzie miał takie, mam nadzieję, albo ja sobie zostawię, już widzę, że mu dam. Ale tu mam też na przykład i jego z Neapolu, z naszego wyjazdu z początku tego roku. Więc to też jest, no ja uwielbiam po prostu i jakość ich wykonania i to jak szybko, no widzicie jakie to jest, po prostu wszystko jest ostre, nie ma żadnej pikselozy i co najważniejsze dla mnie, możecie przesłać zdjęcia bezpośrednio z telefonu. Wchodzicie na ich stronę, wybieracie sobie tam, że tworzycie fotoksiążkę czy tam fotoalbum i klikacie prześlij zdjęcia z telefonu i albo wklejacie plik, albo po prostu skanujecie QR kod, zaznaczacie zdjęcia i nie trzeba, nie wiem, przegrywać tego na komputer, można wszystko naprawdę wygodnie zrobić. No a tutaj jest ten najnowszy. Już wam pokażę jedną stronę, z której jestem mega dumna. W ogóle mogę wam pokazać, no bo myśmy byli nie tylko jakby w jednej miejscowości, tylko sobie jeździliśmy. No i uznałam, że skoro już byliśmy na przykład w takiej miejscowości, to sobie tu powstawiałam też informacje na temat tych miejscowości. I powiem wam, że ja tu bardzo lubię też to, że tu jest jednak ładny widok na dwie strony. I tu na przykład z tyłu to jest zdjęcie, które robiłam w formacie panoramy. No, musiałam zasłonić pana M, a tu go macie na przykład.
To powiem Wam naprawdę, bardzo mi się podoba, jest taki bardzo wakacyjny, właśnie chciałam taką wersję, że to są a la znaczki z wakacji, bardzo, znaczy no z kopert, wiecie, bardzo, bardzo mi się podoba. Zachęcam, link macie na dole, no tak jak mówię, my już korzystamy z tych fotoksiążek, myślę, że przynajmniej od 4 lat, także rekomenduję. A tu zrobiłam, słuchajcie, jeszcze taką jedną stronę z myślą o starości, jak będę stara i pewnie już moje ciało nie będzie tak wyglądać, ani jego ciało tak nie będzie wyglądać, to sobie będę wracać przynajmniej wspomnieniami, że kiedyś byłam szczupła, młoda i tak dalej. Nie wiem, czy też tak macie, jak ktoś się u was w domu zajmuje jakimś częścią życia, u nas akurat pan M jest odpowiedzialny za dawanie Gustawowi jeść, a dzisiaj go nie ma i oczywiście bym wyszła z domu i temu dziabungowi nie dała jeść. I myślę, co on tak skacze wokół mnie? Już ci daję, już, hej, spokój. Siad? Bardzo ładnie. Dzisiaj jestem dobrą psią mamą, bo daję mu jeszcze, znaczy zwykle mu coś dajemy, jakieś jajko albo właśnie, co? Jakieś owoce czy warzywa. I ostatnio ktoś tam polecił na TikToku właśnie tą matę spowalniającą. Może myśmy, no dobra, Gustaw szybko jadł, ale nie mieliśmy z problemu. A tym sposobem ja wiem, że on to będzie jadł teraz jakąś, Gustaw spoko, czekaj, jadł jakąś godzinę, tylko muszę to podeprzeć, bo on to tak, wiecie, je, że zasuwa. No i ja wrócę gdzieś za półtorej godziny, myślę, do domu, bo między spotkaniami mam małą przerwę. I pewnie on za godzinę dopiero to skończy jeść. Miłe, słodziaku, smacznego! Słuchajcie, tak się teraz zaśmiałam, bo miałam przygotowane właśnie na spotkania zarosny z tymi teczkami procesowo-rozwodowymi, no ale dobra. Miałam przygotowane rzeczy, a z odruchu wzięłam tą teczkę i idę z nią przez przedpokój. I jak ja bym z nią poszła teraz na to spotkanie, wyobrażacie sobie, że siedzę na spotkaniu z prawnikiem, czy tam z mediatorem, czy z kimkolwiek. Otwieram sobie teczkę, spodziewam się maili, a to są w ogóle chomik, ale już się Antek uczy ortografii powoli. I jakbym otworzyła to, to bym tak parsła śmiechem. No, więc raczej bym żadnych spraw tymi papierami nie załatwiła. Zabieram rzeczy i zasuwam. Jeszcze z racji, że pan M mi wymienił opony, cudownego faceta mam. Ja nie mam siły dzisiaj tego nosić, więc tylko biorę na wszelki wypadek do samochodu, jakby miało zacząć padać śniegiem. Dobra, no może nie jestem najbardziej szczęśliwa, jak to wygląda na dole. No czułabym się lepiej w tych czarnych, ale tak jak mówię, nie wiem, gdzie zaparkuję. No i ubieram, właśnie nie wiem, czy kurtkę ubrać. Do tego to nawet będzie kurtka teraz ładnie wyglądać. Czy płaszcz. Chyba postawię jednak na kurtkę, będzie mi cieplej. Zmuszę się dzisiaj zająć tym tu z boku. Dzisiaj mały wniosek. Małe auta powinny być zakazane w miastach. Słuchajcie, tak jak mnie teraz to wkurzało, w sensie śmieję się, żeby była jasność. Co nie podjeżdżam, widzę duży samochód i mówię, o jest miejsce parkingowe, to z tyłu stoi jakiś właśnie taki mały. Sama nie mam jakiegoś wielkiego samochodu, więc nie bierzcie tego do siebie. Dobra, udało mi się znaleźć dosłownie prawie pod miejsce parkingowe, idę opłacić, ale posiedzę jeszcze chwilę w samochodzie, popracuję, bo jestem przed czasem, więc jestem bardzo zadowolona, lubię być przed czasem. Dobra, wróciłam. W ogóle tak mnie to wkurza, że się robi tak szybko ciemno, bo jest 16, a ja już mam w ogóle takie uczucie, żebym poszła się wykąpać i spać. Strasznie się dzisiaj zmęczyłam tak psychicznie, bo to nie chodzi, wiecie, o jakiś wysiłek fizyczny, ale jednak trzeba być skupionym i dla mnie to jest bardzo duży wysiłek energetyczny i jestem po prostu tymi sprawami bardzo mocno przebodźcowana, więc mam jutro w planach taki dzień offline troszeczkę. Muszę tylko dokończyć jedną rzecz do pracy i no pewnie sobie pan M będzie grał w tam godzinkę czy dwie w FIFA, to wtedy albo ja poczytam książkę, albo siądę do szkolenia, zależy ile będę miała energii, ale nie mogę się doczekać, aż wróci do domu. Bo w ogóle łazi dzisiaj po lesie cały dzień, jakieś szałasy buduje, wysyła mi zdjęcia. Trzeba wspierać faceta w swoich pasjach, jakby nie krytykuje. Jak się dobrze bawi, to niech se hasa tam po lesie. Ale mógłby już wrócić i bym się chętnie przytuliła. Powiem wam, że dziękuję za wszystkie pytania, jakie zadaliście na Instagramie.
Nie jestem w stanie odpowiadać na 70% z nich, gdyż jedną z jakby plusów mediacji jest to, że jest ona poufna. I wszystkie informacje, które przekazujemy mediatorowi, które usłyszymy na mediacji, powód, dlaczego na przykład mediacja nie dojdzie do skutku, jest poufna. Tym sposobem w momencie, kiedy na przykład w trakcie mediacji powiecie, nie, ja wychodzę, nie ma opcji, żebym na przykład nie chcę już rozmawiać, jakby wiecie, wstajecie, tupiecie nóżką, to nikt tego, nie można tego potem użyć w sądzie na przykład, że tak, bo się nie dogadaliśmy, bo ty wyszłaś. Nie, po prostu jedyne co, no to strony wtedy uznają, że mediacja nie doszła, porozumienie nie doszło do skutku i to jest jedyna informacja, jaką dostaje sąd, nikt nie dopytuje, co jest plusem, po prostu informacji, które są na mediacji nie można nigdzie dalej udostępniać, więc jakby tak też nie zamierzam tego jakby robić, ani tłumaczyć się tam z tego co i jak i tak dalej. Mam nadzieję, że to zakończy sprawę, bo ma to swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że na pewno dużo więcej czasu można poświęcić, bo to są 3 spotkania po 1,5 godziny, a w sądzie może macie 20-30. Bo potem życzę też szkodę. Dziękuję. Nie masz. Bardzo nie lubię, jak mi nagle TikTok czy coś się odzywa. Czekajcie, muszę sobie to wyłączyć. Nie wiem, czemu tak się ostatnio na Androidzie dzieje, że czasami aplikację wyciszycie i nagle ona w tle się po prostu odzywa. Bardzo dużym plusem mediacji jest to, że właśnie trwa ona dłużej czasowo, więc można więcej szczegółów dogadać. W sądzie czasami macie, wiecie, 20, 30, może godzinę. Cała procedura, sąd zadaje pytania, plus to, że sąd ma możliwość decydowania, nazwijmy trochę za was. W sensie, jak się nie dogadujecie, to sąd po prostu podejmie decyzję za was, bo ma takie prawo po prostu. Na mediacji każda ze stron mówi swoją, no i jakby staracie się spotkać w chociażby w pół drogi, no jakby znaleźć takie rozwiązanie, które odpowiada każdej ze stron, przynajmniej w jakimś tam większym czy mniejszym stopniu. To jest plus, minus poświęcenie czasu, to jest na pewno dla mnie bardzo duży minus, bo aktualnie mam jeden z najbardziej pracowitych okresów i powinnam stawiać sklep, który wiecie, że nie działa i jakby już do mnie dopisujecie, kiedy on ruszy, miał ruszyć na Black Friday, nie wiem, czy go uda mi się postawić w tym tygodniu. Będę się starać, mam nadzieję, że tak, bo wszystkie inne sprawy pozałatwiałam, więc zostały mi tylko tam jakieś właśnie tutaj kwestie spotkań ewentualnie, bądź nie. I minusem jest cena, bo płaci każda ze stron i no różnie mediacja kosztuje, ale około, to jest kwota około 250 zł, wiecie, w sensie w całym procesie rozwodowym to jest kropelka tak naprawdę, ale no to jest trochę irytujące w jakimś stopniu, a mediacja jest oczywiście dobrowolna, w sensie nikt was tam nie pycha na siłę, jeżeli byście chcieli z czegoś takiego skorzystać. Możecie, niezależnie czy któraś ze stron złożyła taki wniosek o mediację, czy sąd was skierował na mediację, możecie po prostu powiedzieć, że nie idziecie, albo po prostu, no i tyle. Mediator też jak dzwoni, to się pyta, czy wy chcecie wziąć udział, możecie wtedy powiedzieć, że nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany mediacją i tyle, i sprawa dalej wraca na dalszy tor po prostu w sądzie i jakby nikt was nie obwinia, nie musicie się tłumaczyć, że o, bo ja nie chcę, bo wie pani, bo on to, bo ona tamto, nie, po prostu nie chcecie i tyle. Ja tak zrobiłam raz. Teraz podjęłam decyzję w innej sprawie, że okej, w tej sprawie mogę spróbować takiego rozwiązania. Zobaczymy, jak będzie, zobaczymy, co przyniesie. No i tyle. Jakby tyle mogę, no pewnie jak dojdzie do skutku, to będę w stanie powiedzieć, że doszła, a jak nie dojdzie, to tyle samo, że nie doszła. Więc jakby tyle w temacie. Jak macie jakieś pytania, bo wiem, że sama bardzo dużo, to nie wiecie, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ojejku, dzielę się jakąś tam swoją prywatą i tak dalej. Wiadomo, że w jakimś stopniu tak, ale nie będę ukrywać, że sama bardzo dużo próbowałam znaleźć, jak to wygląda, ile kosztuje. Dowiedziałam się też, że porozumienie z mediacji od razu idzie do podbicia przez sąd, więc omijacie wtedy już te jakieś ewentualne zmiany decyzji. No zobaczymy po prostu, jakby ja tam jestem dość sceptycznie nastawiona do tego rozwiązania, ale nie jest to kwota, za którą sobie ułożę życie.
Więc po prostu spróbuję to zrobić. Dobra, idę ogarniać kuchnię, bo jak widzicie za mną, nie wiem czy wy też tak macie, w ogóle ulubione pytanie youtuberów, nie wiem czy wy też tak macie, ale u nas jak nikt nie wypakuje wieczorem zmywarki albo z samego rana, jak jeszcze jesteśmy w domu, to nikt się potem przez cały dzień za to nie zabiera, tylko wkładamy naczynia do zlewu i robi się taka kubka, jak w takich starych mieszkaniach, w których nie było zmywarki, ktoś na koniec dnia musiał to umyć. Strasznie mnie to denerwuje, ale wczoraj to ja wypakowywałam wieczorem i zapakowałam. Dzisiaj byłam sama w domu, więc sama też go nie wypakowałam, więc idę to ogarnąć, idę troszeczkę tak, ja lubię mieć na weekend takie, wiecie, idealnie wysprzątane katalogowo mieszkanie, jeszcze najlepiej jakby popsikać wszystkie poduszki pillow spray i żeby wszystko mi ładnie pachniało, i będę przesadzać dwa kwiatki, które ostatnio kupił Antek sobie w Biedronce, kupił dwa starce, więc muszę je przesadzić, bo wiem, że tam po prostu ziemia produkcyjna jest dramatyczna. I mam nadzieję, że idę dzisiaj odpocząć. Fajnie by było, jakby ktoś robił jakiegoś live'a, nie wiem, Watacha, ktokolwiek, bo bym chętnie sobie puściła, żeby tak leciał w tle. No i oglądamy The Crown. No, mam takie, podoba mi się, bo to jest taki serial, jakby, nie wiem, ludzie mają jakieś wielkie fajerwerki. Ten serial jest od początku w takim samym klimacie. Trochę wolno idzie akcja i to mnie tylko tak nuży, bo we wcześniejszych przeskakiwał odcinek na odcinka o dużo większe zakresy czasu, ale zdaję sobie z tego sprawę, że wtedy przepływ informacji był mniejszy, a z czasów lata 90. już mamy bardzo dużo informacji, więc łatwiej po prostu stworzyć więcej materiału. W ogóle dajcie mi znać, jakie rzeczy warto teraz oglądać. Mamy wszystko. Mamy Disney+, HBO, Player, Netflix. Nie, wszystko nie mamy. Apple TV. Chociaż widziałam, że jest teraz jakiś kod na 2 miesiące od Seleny Gomez, więc chyba sobie zainstaluję jeszcze Apple TV. No, więc tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Oczywiście przypominam Wam o zniżce na fotoksiążki od printu. Wpadnijcie na dole, na pewno znajdziecie link i zapraszam na daily vlogi i vlogmasy na TikToku.